Czyli strzelałaś. Mhm. Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Dzisiaj będziemy odczyniać wąskę z gumy. Zbierz niezbędne składniki i przygotuj wywar. Aj, sierski hałan. Mikstury gotowe. Narzędzia też. Dobrze. Wesemir. Wyciąg z haku roślin na uśmierzenie bólu. Wiem. Robiłem to już. Eskel. Otwórz mu żyły i wstaw kaniule. Dajcie łap. A ty, Geralt, ustaw eliksiry w podajnikach. Gotowe. To otwieraj zawory. Kolejność dowolna. Środek znieczulający zadziałał? Gdyby nie zadziałał, ból doprowadziłby do szoku i śmierci. Czyli wszystko w porządku? Nie, ale w normie. Podaj następny eliksir. Jestem ciekawy, co się stanie, jak dam przerwiny to. Miałem nadzieję, że już nigdy nie będę musiał tego oglądać. To po co zachowałeś ten stół, co? Jestem ciekawy. Geralt, następny eliksir. Zobaczymy. Słuchajcie, musimy to przerwać. Wtedy Uma umrze na pewno. Bardzo bolesną śmiercią. Yennefer ma rację. Odkręcaj kolejny zawór. Czyli tak się nie da. Co teraz? Teraz wystarczy czekać, aż eliksiry zrobią swoje. Co może zająć całą dobę, albo i dłużej. Wy możecie po prostu czekać, zgadza się. Ale ja muszę utrzymać zaklęcie stabilizujące. Organizm Umy nie jest tak plastyczny jak ciało chłopca, więc bez tego by... Eskel, przepraszam. Czy mógłbyś... Pójść po szmaty się robi. Nie wierzę, że to robimy. Ścieramy żygi z podłogi? Nie. Próby. Jeśli to jest Ciri... Jeśli to zniszczy jej organizm, albo pozbawi ją czuć, myślałeś o tym? Yennefer wie, co robi. To na pewno. Ale czy my wiemy to, co ona? Mówiła ci, jaka jest szansa, że to się uda? Panowie, podłoga czystsza nie będzie. A mnie też trzeba wytrzeć. Nie obraź się, ale wolę, żeby to zrobił Geralt. Rozumiem. Też bym wolał, żeby to był Geralt.
normalne? Tak. Ciało Umy rozpada się od środka. Kiedy to się skończy, trzeba je na nowo uformować. Albo umrze. W waszym przypadku podawało się mutageny, ale my użyjemy zaklęcia. Ej, Jen, przysypiasz. Co? Nie, wcale nie. Wcale tak. To zrób coś, żebym nie przesypiała. Mogę cię uszczypnąć. Może później. Teraz mów do mnie. Opowiedz mi coś. Dobra, wybieramy historię. Ej, nie słyszałem, zawsze daję opcję. Opowiadałem ci, jak Jaskier kupił mi miecz? To było w Kerak, tak? Tuż po tym, jak... Mieliśmy przerwę. Moje miecze gdzieś przepadły. Mniejsza o co to się stało. Jaskier koniecznie chciał, żebym miał broń, więc uznał, że sam mi ją kupi. Przyszedł cały w skowronkę. Najprawdziwsza wiroledańska stal. Tak tanio, że to prawie rozbój. No i oczywiście przy pierwszej paradzie Klinga poszła w drobny mak. Obudził się. Pora zdjąć klątwę. Szybko. Przygotuj filakterium. Zaczyna się. W tym momencie myślałem, że to już koniec. Za nie, pierwszym nie. razem. Nie pozwolę na to. Geralt, żółty flakon w mojej torbie. Cicho. Słuchaj. Ja myślałem za pierwszym razem, że to naprawdę będzie Ciri. Avalach. Znasz go? Elf, NL, jednocy. Gdzie jest Ciri? Ukryta. Wyspa mgieł. Ale nie jest. Nie jest tam bezpieczna. Dziki gon. Wiem, czego chcę, ale i tak to użyję. Czego gon chce od Ciri? Jej krwi. Starszej krwi. Żeby otworzyć bramy. Nie możemy. Nie możemy do tego dopuścić. Gdzie jest ta wyspa mgieł? Wszędzie i nigdzie. Słuchaj, nawiedzący. Nie odczarowaliśmy cię, żeby się bawić w szarady, więc... Brevein Arveinziren. Na Skellige. Płyń za nim. We mgłę. Śpiesz. Śpiesz. Próbowałem ją chronić, ale klątwa. Gon nie znalazł wyspy. Jeszcze kwestia czasu. Ale poza wyspą zwietrzy trop od razu. Geralt, dość. On jest cały czas o krok od śmierci. Wyjdzie z tego? Nie wiem.
Jak widziałeś, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Odczarowałam go, ale... Próba zniszczyła jego organizm. Gwałtowne skurcze palców, brak reakcji źrenicy na światło. Widziałem to już wiele razy. Zbyt wiele. Toksyny trwale uszkodziły jego system nerwowy. Nawet jeśli się wyliże, to... Rozumiecie. Jadę po Ciri. Chwila. Nie uważasz, że jesteś na winny odpowiedzi? Skąd znasz tego Avalacha? Co Ciri z nim robiła? Yennefer wam wyjaśni. Dość powiedzieć, że powinniście mieć go na oku. To nie jest przyjaciel. Może nie, ale skoro Ciri mu zaufała, to i my powinniśmy potraktować jego słowa poważnie. Słyszałeś, co powiedział. Kiedy zabierzesz Ciri z tej wyspy mgieł, Gon podejmie jej trop. I co wtedy? Będziemy walczyć! Będziemy na nich czekać, z mieczem w ręku. Tak. Czas, żebyśmy ze zwierzyny stali się łowcą. Jak Geralt odnajdzie Ciri, przyjedzie tu, a Gon za nim. Będą myśleć, że nas zaskoczą i srogo się zawiodą. Wydamy im bitwę w 5 osób? W sypiącym się zamku? Oj, kobieto, nie denerwuj! Mamy inne wyjście. Poza odsuwaniem czegoś, co i tak jest nieuniknione. Wiecie, zawsze muszę mieć jakieś... ściągnąć jeszcze parę osób, które potrafią robić miecze. Albo magię. A wy co? A wy co będziecie robić? Zajmę się Avalachem. Bez magicznej opieki umrze na pewno. Ze mną ma szansę. Niewielką, ale zawsze. A my z chłopakami naradzimy się, jak powitać nieproszonych gości. Dobrze. Sprowadzę tu Ciri i sprzymierzeńców. Jest parę osób, u których mam dług wdzięczności. Jakieś fajne dziewczyny? Same. Dobra, czas się zbierać. Powodzenia. No to jedziemy zbierać sprzymierzeńców. Będzie bitwa. Będzie walka, będzie się działo. Więc zostań tu. Albo może to w następnym odcinku. Bitwa, mogę wam wskazać. Wracaj szybko, Geralt. Wejdzie w następnym odcinku. To na pewno. Dobrze. Lecimy po sprzymierzeńcu, ale przydałoby się chyba ubrać. Tak wsteczkę średnio wyglądam. Zobaczymy w ogóle, co ja tutaj mam. Gdzie tutaj jest? Tutaj jest ten schowek. Co ja mam w schowku? Może coś fajnego? Nie, mam lepszy. O. A nie, to mój jest lepszy. To jeszcze chyba z poprzednich zapisów jest wszystko. Dlatego te obrażenia, statystyki są tak niezruszające, bym powiedział. Dobra, więc nic nie zmienimy. Zostaje tak jak jest. Udajemy się po sprzymierzeńcu. Mogą stworzyć walkę. Siu przez mury. Na Skellige udamy się do przymierzeńcu. Jako o ostatnich, bo tam od razu tam wyłączymy Ciri. A więc... Ten przycisk. Udamy się do niego. Czemu nie powodzenie, Velen?
o co tu chodzi. Nieukończone. Aha, bo ja chyba zabiłem Keirę. Zginęła. To jest bardzo możliwe w tym zapisie. Niestety nie przekonałem jej. Nie wyszło to jakoś. No, niestety, odczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem, a Valach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. Dziękuję. Zobaczymy, czy on coś weźmie ciekawego do powiedzenia. Albo w Gwin tam będziemy mogli zagrać. Znalazłeś Dergofa? O tak! Rozmawiał z przyjaciółmi mojego ojca. Biedacy. Nawet na chwilę nie mogą się oderwać od polityki. Mam nadzieję, że po koronacji pozwolą sobie na odrobinę wytchnienia. Jednak nie mogę zagrać. No to do widzenia. Wow! Jest tu coś ciekawego? Tu nie mogę wejść. O, tu mogę. Pozwiedzam. Z tego zapisu na pewno, ale to na pewno jestem pewien, że nie wziąłem tych pancerzy mieczy od Yennefer, co zostawiła. A nie wiem, czy tam będę mógł się teraz dostać. Bo na początku, jak trafiliśmy, czy te właśnie dowieśliśmy. Gwenar, Ani tak. Szkoda. Wasza cesarska mość. Wiedźminie, co cię sprowadza? Udało mi się ustalić, gdzie jest Ciri. Nareszcie. Już zaczynałem wątpić, czy dobrze zrobiłem, zwracając się do ciebie. Przywieź ją niezwłocznie. Ścigają Dziki Gon. Bezpieczna będzie tylko w Kermoren. To nie była propozycja, tylko polecenie. Potrafię bronić własnej córki. Nie wątpię, gdyby chodziło o zwykłych wrogów, ale Dziki Gon to co innego. Wydanie mu bitwy tutaj naraziłoby całą Wizimę. Setki niewinnych istnień. Kermoren jest na odludziu. I tam twoje wojsko bardziej by nam pomogło. Zgoda. Poślę z tobą chorągiew, ale mam warunek. Dowodził będzie generał Vorhis. Nie mogę się na to zgodzić. A ja nie oddam wojska pod dowództwo Wiedźminowi. W takim razie zdaje się, że nie dojdziemy do porozumienia. Wybacz, wasza wysokość, że zająłem twój czas. Przyprowadź mi Ciri. Tak, o ile się zgodzi. Jezu! Wydałem ci jasne rozkazy. Nie dalej. Gdzie była ta komnata z Yennefer? To, nie, chyba w ogóle nie tutaj. Czekaj, on mnie wtedy prowadził tutaj.
Siadam gdzieś tu. Potem tutaj. Może tutaj. Tak. No i tutaj jest właśnie. Jest to, co chcemy. Dokładnie. Tego nie chcę. W ogóle te mogę powyrzucać. Mieć lisicę o 9 ogonach. No, to jest już fajne, fajne obrażenie. To też spoko. O. To też, ale ten Ami jest lepszy, ma tutaj przebicie pancerza. Chyba sobie coś tutaj ze stalowym zrobimy. No, coś tutaj pokombinujemy. A co z tym? Pomyślimy. Ale zamienię sobie chyba ten srebrny. Ciekawie wygląda, ciekawie. Ale nad tym będę się potem zastanawiał. I teraz trochę tutaj za dużo wszystkiego mam. Poważnie. Tyle co nic. Śmieszne wdzięko. Dobra, najlepiej to byłoby sobie wziąć coś. Co ja chciałem powiedzieć? A, że schowka potrzebuje. Zapauzuję to chwilę. Odpauzowałem. No tutaj chcę zagrać gwinta. Chcę grać w karty. By coś wygrać. Tris. Zamienimy sobie za tego.
Dobra, tego nie chcę. Ulewny też wezmę. Mogę wziąć. Albo nie. Nienawidzę tej karty. Kurwa, dalej. Aj. Jest źle, jest źle. Dobrze, daj mi jakąś dobrą kartę, żeby mógł to wygrać. Mhm. Kurwa, jakieś pogody. Ja, sposób mi to czyste niebo. Chyba to przegram. Serio, i właśnie oto w ten sposób przegrałem. Ale jeszcze raz. Co?
Za dużo tych pogód mam. Ach, ciul mi tyle tego. Ale za... Jest imgły też nie chcę. To sobie wezmę z dowódcy. Okej. Jednak potrzebuję. To już wolę to. Dobra. Dobra, zostawiam. Co będzie, to będzie, miśki. No nie! Niedobrze znowu! Nie, nie tą kartę! Kurde! Dobra. Nie! Mać. Serio? Nie o to mi chodziło. Chciała na dowódcę najechać. Jakoś jeszcze to poratować. Daje się. Ostatni raz, do 3 razy sztuka. Chcę grać. Trzydziesta czwarta minuta, ale dzisiaj długi odcinek będzie. Thank you.
kurde, on ma za mocne karty. Będzie 31, a tutaj spadnie o 11, będzie 23. To dalej spora przewaga. Co on zrobił? Zablokował mnie. Co za szon? Dobrze. Róbmy to. Róbmy! Dobrze, tą kartę dałem. Najsłabszą. 5. Będę tak miał 5, 11, 18, coś dopiero, będzie tak 20 parę punktów. Jest szansa wygrać. Dobra. Już nie idzie tego przegrać. Oh yeah, baby! Dziękuję, dziękuję bardzo. Teraz... nie tu. Zadania. Zoltan, Roche, Dijkstra. O, Foltest. Fajnie, utrzymaną kartę, dlatego chciałem to wygrać. Gloir en Arvean. Idziemy tu, od razu schowamy te rzeczy. Oh yeah! Tak się wygrywa, dziecinko. O, ale mi plecy bolą. Musiałem źle spać. Dobra. To jest 40 minuta. Tak, myślę, że to w następnym odcinku będziemy zbierać dalej. Trochę ten kwit też zajął, ale musiałem wygrać tą kartę. Więc, no, zapraszam Cię do następnego odcinka. Będziemy dalej zbierać sojuszników. Może już będzie walka z dzikim gonem, wszystko się okaże w trakcie, więc... Do następnego!